Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. W studio gość Małgorzata Tracz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Partii Zieloni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, w Senacie upadł projekt ustawy o podwyżkach dla polityków. Wcześniej zajmował się tym projektem Sejm. Za byli posłowie PiS, a także znaczna część opozycji. Pani była jednym z nielicznych posłów, który głosował przeciw. Dlaczego? Bardzo mnie cieszy po pierwsze decyzja Senatu, bo jest to rzeczywiście dobra, mądra i słuszna decyzja. No moja motywacja była jasna, tak? To nie jest czas na podwyżki. Mamy środek pandemii, ludzie tracą pracę, wiele osób ma obniżone wynagrodzenia o 20%. Mhm. Pojawiły się też wskaźniki, że no nie za dobrze wygląda sytuacja gospodarcza. Musimy tak kompleksowo zadbać o podwyżki w sferze budżetówki, natomiast politycy powinni jednak być na końcu, prawda? Ale pani koledzy, koleżanki z sejmowych ław z koalicji nie mieli z tym problemu, żeby zagłosować za. Ja się cieszę, że dzięki Senatowi, dzięki tej Izbie Refleksji projekt jednak został odrzucony, czyli finalnie była dobra decyzja, jeśli chodzi o Senat. Kto w ogóle wyszedł z takim tematem, żeby właśnie w środku epidemii, gdy ludzie tracą pracę, gdy obniżane są wynagrodzenia, podnieść wynagrodzenia dla polityków? To była propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Była dyskusja ze wszystkimi klubami. No, no bo szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, mówi, że to koalicja była inicjatorem. Nie, Koalicja Obywatelska nie była inicjatorem tego tematu. Inicjatorem było Prawo i Sprawiedliwość. No teraz rzeczywiście jest bardzo trudna sytuacja. Ja uważam, że słusznie my jako Koalicja Obywatelska przeprosiliśmy wszystkich wyborców, wyborczynie za to niefortunne głosowanie w Sejmie i mamy nadzieję, że spotka się to ze zrozumieniem. Bardzo się cieszę, że Senat zdecydował o odrzuceniu. Mhm. Czy to jest wizerunkowa klapa, Pani zdaniem? Mam nadzieję, że teraz skupimy się na ważniejszych projektach, tak? Czyli nie na podwyżkach dla polityków, ale na tym, jak pomóc ludziom w czasie pandemii, na rozpoczynającym się roku szkolnym i tym, jak wesprzeć szkoły, dlatego że wiemy, że Ministerstwo Edukacji umywa ręce, tak? Od tego, co będzie się działo od września. Dla mnie niezwykle istotnym tematem jest kwestia Europejskiego Zielonego Ładu, czyli całego planu przebudowy gospodarki w Unii Europejskiej, dodatkowych pieniędzy na to, a Polska tutaj stoi o koniem. I wydaje mi się, że musimy teraz jako opozycja być opozycją konstruktywną, która wychodzi z projektami ustaw dla obywateli i obywatelek. Mm-hmm. Czy Pani zdaniem ktoś powinien w koalicji ponieść konsekwencje tego, że w Sejmie jednak znaczna część posłów głosowała za tym projektem? Przed nami na pewno był też za. Tak, no przed nami na pewno jest debata na ten temat, zarówno w gronie całej koalicji, jak i w gronie całego klubu. Mam nadzieję, że takie spotkanie klubu niedługo się odbędzie. Uważam, że na razie muszą opaść emocje i po prostu musimy nie tylko zastanowić się nad tym błędem, ale także nad, chociaż oczywiście to wymaga omówienia, bo to był fatalny błąd. Natomiast przede wszystkim musimy pomyśleć o projektach na przyszłość. A nie sądzi Pani, że to właśnie jest taki błąd, który będzie Wam w przyszłości bardzo często wytykany palcami? I niestety słusznie, tak? Bo rzeczywiście nie powinno się w czasie pandemii podnosić wynagrodzeń polityków. Natomiast mam nadzieję, że dzięki naszej pracy parlamentarnej, takiej mocnej i dobrym projektom ustaw, wyborcy i wyborczynie wybaczą nam i zobaczą, że naprawdę chcemy działać dobrze. Po odrzuceniu projektu przez Senat wraca on do Sejmu. Co dalej, Pani myśli, z nim będzie? No tutaj Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że projekt jakby już umarł, tak? Czyli zakładam, że oni też nie poprą. No wierzę, że opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL nie poprą teraz tego projektu. To teraz o innym projekcie. Co Pani myśli o projekcie ustawy, który zwalniałby z odpowiedzialności karnej tych urzędników, którzy podejmując działania w walce z koronawirusem naruszają służbowe obowiązki i przepisy? No jest to skandaliczny projekt. On miał być na obradach Sejmu w piątek, natomiast zostało przegłosowane zdjęcie tego projektu, też ku naszemu zaskoczeniu, prawda? Bo my zawsze staramy się zdjąć z agendy posiedzenia Sejmu takie projekty szkodzące. No i tym razem rzeczywiście udało się, także między innymi głosami albo braku zdyscyplinowania posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że ten projekt to były takie wewnętrzne rozgrywki też w obozie Zjednoczonej Prawicy i nie do końca było poparcie
kierownictwa PiS-u dla tego projektu. No zobaczymy, czy wróci. Jeśli wróci, to my na pewno będziemy przeciwko temu projektowi, ponieważ jest to skandaliczne, że osoby, które podejmują kluczowe decyzje, mieliśmy, prawda, całe maseczki kupione po zawyżonych cenach od instruktora narciarstwa. Mieliśmy zakupione respiratory od handlarza bronią. Szykowane pod te zakup maseczek, respiratorów. No uważam, że ewidentnie, tak? Czyli żeby osoby, które podjęły takie decyzje, nie poniosły za to żadnej odpowiedzialności. A nie może być tak, że dysponujemy środkami publicznymi, wydając je w sposób nierozsądny, kupując od osób, które jakby nie zajmują się taką działalnością na co dzień albo mają wątpliwą reputację i zwalniamy osoby decyzyjne prawo z nie odpowiedzialności. Działa wstecz, a w tym przypadku miało tak, zadziałać. To jest też kolejne takie kuriozum. No, wiemy, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby ten projekt przegłosować, to miałoby większość do tego, by przegłosować. Natomiast na pewno będziemy przeciwko, będziemy starali się ten projekt nagłaśniać, a ja mam nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu on w ogóle nie będzie w porządku obrad. Od kilku tygodni sporo emocji i kontrowersji wywołuje sprawa mostu pilchowickiego położonego na Dolnym Śląsku, który miałby zostać wysadzony w produkcji hollywoodzkiej. Dziś most został wpisany do rejestru zabytków. Pani zdaniem to kończy sprawę? Znaczy, ta decyzja jest, jeszcze jest nieprawomocna. Tak, tam się może odwołać. Można się odwołać do ministerstwa od tej decyzji. Natomiast ja się z tej decyzji bardzo cieszę. Wcześniej był most po prostu w ewidencji zabytków, a teraz jest wpisany do rejestru, co zapewnia jego taką pełną prawną ochronę. Czyli mostu nie można wysadzić. Protestowałam, pisałam interwencje do różnych instytucji, jeśli chodzi o ten most. Po pierwsze, jest to most zabytkowy. Po drugie, samorząd województwa jest w trakcie procedury przejmowania tego mostu po to, by uruchomić tam linię kolejową do miejscowości no, takich wykluczonych komunikacyjnie, jak Wleń czy Nowogrodziec. Więc były konkretne plany, prawda, użytkowania tego mostu, oprócz tego, że jest on zabytkiem. Samorząd województwa jasno mówi, że chciałby poddać, odnowić ten most zgodnie z tym, żeby dalej on funkcjonował, jakby odtworzyć jego pierwotny stan i właśnie dać do użytku. No mam wrażenie, że most pilchowicki jest uratowany, bo pisałam także w tej kwestii do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i otrzymałam odpowiedź, bo tutaj jest kwestia parku krajobrazowego, a przecież wysadzenie takiego mostu to jest zanieczyszczenie rzeki. To jest także zagrożenie dla fauny, tak, i flory w danym regionie, więc tutaj rzeczywiście Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zgodziła się z tą argumentacją, że no w parku krajobrazowym nie powinno do takich wybuchów dochodzić. No mamy też wypowiedź ministra Glińskiego, prawda, który też szedł w zaparte, mówiąc, że takich planów nie było, natomiast też powiedział, że nie będzie ten most wysadzany, więc mam nadzieję, że most jest uratowany. Mówi się, że jeśli nie most pilchowicki, to być może most w Stobnicy w Wielkopolsce. Te sprawy pani także sprawdza, bada? Będziemy w tej sprawie kierować zapytanie, natomiast no mam wrażenie, że już po tym takiej mobilizacji społecznej, prawda, jaka była w przypadku mostu pilchowickiego, no propozycja wysadzenia innego mostu w Polsce rzeczywiście nie spotka się z akceptacją społeczną. Żaden polski most, który jest zabytkiem, nie powinien zostać poświęcony na potrzeby zabytki musimy filmu. Chronić, prawda? Zabytki musimy chronić, a nie je wysadzać. Wydawało dla mnie to jest jasne. Dyskusja jest od kilku tygodni z jakiegoś powodu. No jest dyskusja. Rzeczywiście sam reżyser filmu przyznał, że takie rozmowy na temat wysadzenia mostu prowadził, no ale mam wrażenie, że jasno pokazaliśmy, dlatego że sprzeciw był nie tylko polityków, samorządowców, ale i obywateli. Zauważmy, że teraz bardzo często most pilchowicki jest odwiedzany, tak? Czyli stał się dzięki temu nagłośnieniu atrakcją turystyczną i taką atrakcją turystyczną powinien pozostać, a mam nadzieję, że otwarcie... Czyli to jest jedyny taki pozytywny akcent tej sytuacji. Znaczy ten akcent oraz oczywiście zwrócenie uwagi na to, że trzeba most odnowić i puścić tam linię kolejową, tak? A to będzie z korzyścią dla mieszkańców okolicznych miejscowości, które były do tej pory wykluczone komunikacyjnie. Pani poseł, jak się pani zapatruje na ostatnie manifestacje w obronie osób LGBT? To była walka o prawa człowieka, czy protesty przeciwko aresztowaniu Margo? I to. Ja bym powiedziała, że była to też walka przeciwko brutalności policji, tak? No pamiętamy wszyscy wydarzenia z krakowskiego przedmieścia z 7 sierpnia, gdy po prostu grupa pokojowych manifestantów, demonstrantów, którzy przyszli, żeby wspierać Margot,
no, została brutalnie atakowana, wsadzana do vanów, często w sposób bardzo z jakby wykręcaniem rąk, tak, w sposób taki mało pokojowy. Potem wywieziona do różnych komisariatów policji, brakowało informacji, gdzie te osoby przebywają. Tam na miejscu były posłanki oraz posłowie. Od nas na przykład Urszula Zielińska, była też Klaudia Jachira, które na bieżąco konsultowały, prawda, z manifestantami, kto został zabrany. Potem jeździły na posterunki policji. Już w trakcie tego, jakby przebiegał sam proces zatrzymywania osób protestujących, po prostu broniły te osoby. Mhm. Wiele osób wskazuje też na to, że wśród osób manifestujących były także takie, które prowokowały swoim zachowaniem. Ja słyszałam o osobach, które po prostu przyglądały się, prawda, sytuacji, przychodziły, wracały z zakupami. Wiem, że był tam też obywatel Włoch między innymi, więc widać było, że ta obława jakby na demonstrantów czy osoby znajdujące się w tym miejscu, no, miała taki charakter, powiedziałabym, bardziej propagandowy, tak? Chęć zastraszenia, że uważajcie, jeśli będziecie domagać się walki o swoje prawa, no to takie spotkają was konsekwencje. Mhm. Czy osoby LGBT muszą wychodzić na ulicę, żeby walczyć o swoje prawa? No nie mają praw w Polsce, tak? Nie mamy związków partnerskich nawet, a tym bardziej nie mamy równości małżeńskiej. Rzeczywiście te osoby są wykluczone. Dodatkowo mamy kwestię takiej nagonki na środowiska LGBT. Wystarczy wspomnieć kampanię prezydencką, tak? I prezydenta Dudę oraz polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy mówili, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia, a to są ludzie i naszym obowiązkiem takim moralnym jest stanie w obronie ich praw i także działanie w momencie, kiedy ich prawa są naruszane, kiedy ich godność jest naruszana. Mhm. A jak pani przewiduje, co będzie się działo w tym temacie w następnych tygodniach? No na pewno czekamy, tak? Teraz Margot jest w areszcie. Było dużo takich demonstracji solidarnościowych. Ja sama byłam w niedzielę w Warszawie i w niedzielę odbyła się taka manifestacja. Z jednej strony były środowiska skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne i faszystowskie, które domagały się, tak, stop ideologii gender, a z drugiej strony byli demonstranci mówiący, że jakby wspierający osoby LGBT. Więc w momencie, kiedy w przestrzeni publicznej szkaluje się określoną grupę ludzi, no to my po prostu musimy bronić. Mhm. To na koniec jeszcze jedna sprawa. Straż Miejska Wrocławia apeluje do mieszkańców o kontakt wszystkich tych, którzy czują się urażeni antyaborcyjnymi plakatami, które co jakiś czas prezentowane są w przestrzeni publicznej. Co pani myśli o takiej formie apelu do mieszkańców? Bardzo, bardzo podoba mi się ta akcja. Dlatego, że to jest kolejna rzecz, prawda? Publikowanie takich treści, publikowanie, prezentowanie ich w przestrzeni publicznej, to jest sianie zgorszenia, to może urazić wiele osób i do tej pory nic nie można było z tym zrobić. Straż Miejska jasno przyznała, że nie może w tej sprawie interweniować, ale może skierować dalej wniosek po prostu o przyjrzenie się tej sprawie i uważam, że bardzo ładnie się Straż Miejska tutaj zachowała, podała numer kontaktowy, namiary do osób, którym można po prostu takie rzeczy zgłaszać i wtedy Straż Miejska będzie to zgłaszała dalej. Mhm. Straż Miejska pani zdaniem jest tutaj jakimś narzędziem w tym temacie? Znaczy na pewno ułatwia kontakt, prawda? Mhm. Bo często nie wiemy po prostu, widzimy, że coś w przestrzeni publicznej nie powinno mieć miejsca, a do końca nie wiemy, gdzie to zgłosić. Teraz jest jasny komunikat, by zgłaszać to do Straży Miejskiej i Straż Miejska będzie kierowała dalej. Mhm. Mamy też furgonetki z różnymi, często homofobicznymi hasłami jeżdżące po polskich miastach. Co pani o nich myśli? No to tak zwane, no właśnie, takie homofobusy, czyli też furgonetki, ciężarówki, które mają hasła niezgodne z rzeczywistością, które propagują nienawiść, szkalują określoną grupę ludzi i dla nich nie powinno być miejsca. No mamy tutaj pewną lukę w polskim prawie. Ale jest miejsce. No widzę, że coraz bardziej jakby dyskusja zmierza ku temu. Mamy na przykład kwestię Gdańska, prawda, gdzie Stowarzyszenie Tolerado walczyło o to, by takie furgonetki, ciężarówki nie pojawiały się w przestrzeni publicznej. Gdańska prokuratura zajęła się tą sprawą i też jakby odniosła do tego, że nie powinno być na to miejsca. No nie mamy w kodeksie karnym takiego zapisu,
Czyli potrzeba zmian w przepisach? Tak, tak, potrzeba prawie zmian, dlatego że nie ma ochrony osób ze względu na ich orientację seksualną albo tożsamość płciową. Dlatego jest pewna luka i ona pozwala takim nieetycznym organizacjom jak Prawo do Życia czy Ordo Iuris po prostu szkalować, szczuć określone grupy ludzi, no co przekłada się niestety na agresję w przestrzeni publicznej. Kilka dni temu mój kolega z Warszawy został pobity po prostu w Warszawie za to, że spacerował razem ze swoim partnerem. No, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Tu stawiamy kropkę. Tyle. Małgorzata Tracz, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.